Na tej drewnianej, niewielkiej łodzi rozegrała się tragedia. W rejs na Westerplatte wybrało się nią, jak ustalili śledczy, 12 turystów. Na pokładzie były też dwie osoby z załogi. Niestety w wyniku zdarzenia trzy osoby zginęły. Po godzinie 15 wracali już do Gdańska. Na kanale Kaszubskim pracowały trzy holowniki, które pomagały zacumować dużej jednostce. Przepływając obok, łódka wywróciła się do góry dnem. Zaczęła tonąć wskutek fali spowodowanej przez inne jednostki pracujące. Ofiar mogłoby być więcej, gdyby nie załoga tej turystycznej łodzi. To oni wezwali służby. Wskoczyłem do wody, w tym momencie zauważyłem mężczyznę, który znajduje się w wodzie. Mężczyzna próbował holować nieprzytomną kobietę, ale sam był w szoku. Wtedy Armand Jankowiak przejął akcję. Ja byłem cały czas przekonany, że to jest jedna osoba. Ja holując, ja nie wiedziałem, że mam drugą osobę jeszcze pod wodą. Dopiero w momencie, jak ją moi koledzy podnieśli do góry, wypłynął ten mężczyzna. To 60-latek, którego mimo długiej reanimacji nie udało się uratować. Część osób o własnych siłach dopłynęło do brzegu. W sumie załoga z łodzi wyciągnęła trzy osoby i dwie, które siedziały na dnie wywróconej łódki. To były dwie osoby, dwóch sterników, którzy odpowiedzieli de facto za sterowanie i za bezpieczeństwo ludzi na tej jednostce. Mają niespełna 30 lat. Na początku mieli nie przyznać się, że są sternikami. Skipper nie był w stanie jednoznacznie stwierdzić, ile osób do końca było, czy było 12, czy 14. Mieliśmy 12 osób, więc byliśmy tutaj przekonani, że mamy wszystkie osoby. A jak się później okazało, zostało to zweryfikowane, dwóch osób nam zabrakło. Pod przewróconą łódką znajdowały się te dwie zaginione osoby. Jedna z nich to kobieta w ciąży. W ich wydobyciu pomogli nurkowie. Ofiary zostały przewiezione do szpitala, ale szans na uratowanie nie było. Ruch jednostek, a szczególnie mając na uwadze turystów, nie może być ograniczany, ponieważ wiąże się to z działalnością gospodarczą. Śledztwo trwa, ale od kapitana portu słyszymy, że do tragedii doszło w wyniku błędu ludzkiego. Sternik nie zachował zasad ostrożności i był zbyt blisko manewrującego holownika. Łódź, której załoga uczestniczyła w akcji ratunkowej, zatrzymała się. Zrobiły to też inne jednostki. Kiedy pracuję pełną parą, no trzeba tej fali jednak unikać i zatrzymać się całkowicie, przeczekać, może przedłużyć też czas rejsu, natomiast zapewnić gościom na pokładzie bezpieczeństwo. Holownik ma moc powyżej 3000 koni najczęściej, więc to oddziaływanie na wodę w momencie, szczególnie jak pracuje z pełną mocą, jest olbrzymie. Ani turyści, ani załoga nie mieli na sobie kamizelek ratunkowych. Monika Zalewska, Wydarzenia.